Studiując proroctwa zapisane w Księdze Daniela, spotykaliśmy się z różnymi sytuacjami. Nie zawsze najradośniejszymi, nie zawsze najlepszymi, nie zawsze takimi, jakie chcielibyśmy usłyszeć. Nieraz wyglądało, że sprawa Boża jak gdyby no nie ma przebicia, nie ma wzięcia takiego, jakie winna mieć. Nasze cztery ostatnie wykłady, spotkania z Księgą Daniela przekonają nas, że jest zupełnie odwrotnie. I nie będę rywalizował z ostatnim ogłoszeniem, bo to nie z tej kategorii, ale ostatnie ogłoszenie to będzie jutro o godzinie 17. Dlatego serdecznie was zapraszam. Trzy ostatnie rozdziały w Księdze Daniela są tą częścią proroctwa, która jak gdyby, czasem mam wrażenie, że jest zapomniana. Nie sięgamy do niej. Nie jest ona łatwa, jest trudna, ale wierzę, że Bóg, który pomagał nam otwierać Jego Słowo, nie tylko w sensie otwarcia księgi biblijnej czy przeczytania z ekranu jakichś tekstów, ale otwierał je w naszych głowach. Będzie z nami do samego końca i ukaże nam ten cudowny tryumf wielkiego boju tej sprawy Bożej na naszej ziemi. Miesiąc temu ostatni wykład dotyczył również kulisów wielkiego boju. Tam dowiedzieliśmy się na tym pierwszym spotkaniu na temat wielkiego boju o stworzeniu wspaniałego anioła, który nosił miano Jutrzenka, światłość, ten, który nosi światłość. Dowiedzieliśmy się, i to był taki zgrzyt w całym wszechświecie, jak targowica w historii naszego narodu, że ten anioł się zbuntował, że ten anioł wystąpił przeciwko Bogu, wystąpił przeciwko wszystkiemu, co ma z Bogiem jakikolwiek związek. Wystąpił przeciwko ludziom, których Bóg stworzył, a później tej nadziei zbawienia w nasieniu niewiasty. A gdy przyszedł Jezus Chrystus na ten świat, czynił wszystko, aby go znieść, zniszczyć. Zanim jeszcze przyszedł, starał się wszelkimi sposobami zahamować jego przyjście. Później, gdy już był na tej ziemi i rozpoczął swoją publiczną działalność, starał się zniechęcić go do składania ofiary za ludzi takich, jakich spotkał na tej ziemi. Przecież oni mówili, że czekają na niego, ale gdy przyszedł, to go odrzucili. Oni nie chcieli takiego zbawienia, jakie on im niósł. Oni nie chcieli takiego Zbawiciela, takiego Mesjasza. Im się marzył bohater narodowy, ktoś, kto będzie łamał karki najeźdźców i da im najwyższe miejsce na tej ziemi. Wtedy dowiedzieliśmy się, że ten wielki bój nie tylko przeniósł się na naszą ziemię. Ten wielki bój przeniósł się do każdego umysłu i serca każdego syna i córki Adama. Ten bój toczy się do dzisiaj w twoim i moim umyśle. Między tym, co szlachetne i dobre, i między tym, co podstępne, acz obiecujące, to jednak zgubne. I wtedy dowiedzieliśmy się ze Słowa Bożego, że ten bunt zostanie zakończony. Że cały wszechświat nie dlatego będzie oglądał zniszczenie demona, że Bóg jest potężny. Gdyby o to chodziło, Bóg mógł go zniszczyć zaraz. Ale cały wszechświat przekona się, kim jest upadły Lucyfer. I to jest ta radosna wieść. Bóg nikogo nie będzie przekonywał. Każdy to zobaczy, kto chce to zobaczyć.
Powstanie, przebieg i końcówka wielkiego boju między sprawiedliwością i nieprawością, między grzechem i sprawiedliwością i zwycięstwem zbliża się do zakończenia. Obecnie walka ta jest bardzo zakamuflowana. Nawet się nie spodziewamy, z której strony zostaniemy zaatakowani. Te trzy ostatnie rozdziały Pisma Świętego chcą nas przekonać o tym i przekonują nas o tym, że jako dzieci Boże na tej ziemi jesteśmy na obcym gruncie. I bardzo często to obce dla dzieci Bożych środowisko stara się nie tylko wymusić określone zachowania nas jako dzieci Bożych, ale stara się ukazać te zachowania jako coś powabnego, coś pięknego, aby później okrutnie zaatakować i zniszczyć nas. 10 rozdział, ten, który dzisiaj będziemy rozważać, kieruje naszą uwagę na kulisy walki dobra ze złem, a także opisuje udział Daniela w tym boju. I obserwując Daniela, jaki był jego udział, możemy bardzo dużo nauczyć się dla siebie. Możemy go naśladować. Zresztą sądzę, że w dotychczasowych spotkaniach Daniel dla nas jest kimś takim, że chciałoby się tak żyć, chciałoby się tak wierzyć, tak ufać Bogu, tak bezgranicznie być gotowym na oddanie nawet własnego życia. Zresztą nie tylko Daniel, ale jego trzej przyjaciele również. Bóg wspomagał nas do tej pory, chce nas dalej wspomagać, a przez te trzy ostatnie rozdziały ukazać nam, że nie jesteśmy tutaj całkiem swobodni w zachowaniach wobec istnienia tej straszliwej opozycji przeciwko Bogu. 10 rozdział już w wierszu pierwszym ukazuje nam, kiedy Daniel otrzymał ostatnie swoje widzenie. Czytamy, że 3 roku Cyrusa, króla perskiego, objawiło się Danielowi zwanemu Baltazarem to słowo, jest prawdziwe, objawiło się słowo Danielowi zwanemu Baltazarem, to słowo jest prawdziwe, a treścią jego wielki ucisk. I zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Na dwie podkreślone na ekranie myśli chciałbym skierować naszą uwagę. Znowu mamy datę. Dokładnie sprecyzowanie, kiedy ta wizja była dana. W roku 3 panowania Cyrusa. Oczywiście Księga Daniela mówi o panowaniu Cyrusa w Babilonie. Po zdobyciu Babilonu przez Medopersów Cyrus swojego teścia i wujka wprowadził na tron w Babilonie. O tym mówiliśmy, gdy studiowaliśmy 6 rozdział. 2 lata tylko ten 62-letni Kiaksares, czy jak go znamy z Biblii, Dariusz Med panuje. Po 2 latach umiera i Cyrus w roku 537 albo 6 przejmuje władzę, zajmuje tron również i w Babilonie. Medopersja była bardzo rozległym mocarstwem. Wiele krain było podbitych i nad tymi wszystkimi górował Cyrus Pers. Od tej pory w zasadzie już trudno mówić o Medopersji, bo Kiaksares oddał jeszcze przed zawojowaniem Babilonu, zrzekł się swojej części w koalicji, w tej koregencji, na rzecz swojego zięcia i swojego siostrzeńca, Cyrusa. A więc Cyrus był bardzo ugrzeczniony, starał się jeszcze
jakoś mu pomagać, ale w zasadzie już panował Cyrus. A więc w trzecim roku Cyrusa, jeżeli objął władzę w 537 czy 6 roku, częściej mówi się o 6, to który to rok jest, kiedy Daniel ma tę wizję? To nie jest wykład, to są spotkania. A więc ja będę oczekiwał od was już wiadomości, które wcześniej wam przekazywałem. Proszę? Tak, 534, ewentualnie trzeci. Ile Daniel ma lat? Policzycie sobie może 89 albo 90. A więc jeżeli ktoś czuje się tutaj, że już jest leciwy w latach, niech wie, że przed nim jeszcze może być wiele wizji proroczych, a Joel to obiecuje Bóg przez proroka Joela. A więc w 534 czy w 33 roku Daniel otrzymuje tę wizję. Lud Boży, tak jak to było od samego początku, zawsze był uzależniony od uwarunkowań i sytuacji, nawet geopolitycznych, ale i gospodarczych, i społecznych na tej ziemi. I tak jest do tej pory. Czy chcemy to przyznać, czy nie? Taka jest rzeczywistość. Naród izraelski wyszedł z niewoli egipskiej, ale był pod przemożnym wpływem Persów. Jeżeli chodzi o wizję, to tutaj dowiadujemy się, to słowo, tak jest nazwana ta wizja, jest prawdziwe, usłyszał od wysłańca niebios, a treścią jego wielki ucisk. Do tego jeszcze wrócimy. Chcę tylko na wstępie powiedzieć, że Ellen White, pisząc książkę Wielki bój, po angielsku Great Controversy, wielkie zmaganie, wielka walka, wielka po prostu rozprawa jakaś taka na śmierć i życie. Tytuł do tej książki zaczerpnęła z pierwszego wiersza 10 rozdziału Księgi proroka Daniela. I do końca tej księgi będziemy widzieli, jak ten wielki ucisk się kształtował i jak Bóg wykorzystywał różne jednostki ludzkie i całe mocarstwa, i systemy, i stowarzyszenia, i przychylne, i nieprzychylne ludowi Bożemu, aby nawet gdy to w takiej masce przychylności przychodziło do ludu Bożego, okazywało się, że było atakiem na ten lud. W tym 10 rozdziale będziemy mogli prześledzić sobie własne życie. Będziemy mogli prześledzić walkę wewnętrzną, którą jesteśmy zmuszeni toczyć. Na samym początku zastanowimy się przez chwilę nad stronami tego wielkiego boju, bo w poprzednim naszym wykładzie mówiliśmy, że przywódcami tego wielkiego boju jest Chrystus i szatan. Jest ten, który nasiał dobre nasienie, jak to w przypowieści czytaliśmy, i ten, który nasiał konkolu. Tutaj zobaczymy, jak szatan posługuje się ludźmi i jak Bóg posługuje się ludźmi, aby wygrać tę wielką walkę. Zobaczymy też pośredni i na początku zupełnie nieświadomy udział Daniela w wydarzeniach, które przedstawione są w tym widzeniu. Tak bywa i z nami. Niejednokrotnie zupełnie nieświadomie dowiadujemy się o tym dopiero po pewnym czasie. Daniel niedługo czekał, tylko 3 tygodnie. Dowiadujemy się, że coś było właściwe, gdy poszliśmy zatem pod szeptem ducha. Innym razem, że to było zgubne, a też słyszeliśmy pod szept ducha. Tylko już nie tego samego. Daniel, co rzecz
interesująca. Gdy Cyrus zdobył Babilon, to był pierwszym, który wziął księgę, wziął księgę Izajasza proroka, tam gdzie my dzisiaj mamy rozdział 44 i 45 na przełomie tych rozdziałów i pokazał zwój Cyrusowi i powiedział mu 150 ponad lat przed faktami. Bóg z imienia powiedział, że ty zdobędziesz Babilon. To wywarło tak olbrzymi wpływ na Cyrusa, że zaraz, tak jak i proroctwo Izajasza zapowiadało, wydawał dekrety wolnościowe. Ale o tym dopiero za chwilę. W wyniku zaznajomienia się z tym proroctwem Cyrus całkowicie zmienił swoje zdanie o Izraelu. I nie tylko, ale z dekretu, który później wydał, w ogóle o człowieku i o samym sobie i o roli, jaką Bóg mu wyznaczył do odegrania. A więc tutaj mamy Medopersję i Greków w 10 rozdziale przedstawionych jako główne systemy i czynniki do walki z ludem Bożym i do sprzyjania ludowi Bożemu. Palestyna jest tym terenem, gdzie lud Boży już na mocy dekretu Cyrusa został zgromadzony i wtedy rozgrywa się walka już nie tylko między mocarstwami. Przenosi się na indywidualnych ludzi, którzy żyją w tamtym czasie po jednej albo po drugiej stronie. I co jest charakterystyczne? Nie wszyscy, którzy są w Palestynie, będą sprzyjać ludowi Bożemu i nie wszyscy, którzy pozostali w Persji czy Greccy, będą walczyć z ludem Bożym. Po raz pierwszy tu widzimy w historii i czytając ten 10 rozdział proroctwa Daniela, że indywidualny udział człowieka w tym wielkim zmaganiu jest najważniejszy. Nieważne, co czynią mocarstwa. Ważne jest, jaką ty, jaką ja podejmuję decyzję w różnych sprawach. I jeżeli chodzi o poszczególnych ludzi, to będą to ludzie przeciętni, zwykli, wpływowi, monarchowie, przywódcy polityczni, przywódcy religijni, przeciwnicy, zwolennicy sprawy Bożej. I tak będzie do końca tej księgi. Jaka jest rola i udział człowieka w planach Boga? Na przykładzie Daniela możemy jak gdyby zobaczyć i rozsmakować w tym, aby szukać dalej. I im dalej będziemy szukać, tym więcej znajdziemy. Cyrus według księgi Ezdrasza, rozdział pierwszy i te pierwsze teksty, wydaje dekret, na mocy którego wszyscy podbici przez Babilonię, Asyrię i inne potęgi, które były, ale szczególnie te dwie górowe, mogą wrócić do swoich krain. To było zaskakujące, bo my niejednokrotnie czytamy i myślimy, że to był dekret wolnościowy dany tylko Izraelitom. Nie. To był bardzo szeroki dekret, gdzie wszystkim dawał zielone światło. Jak chcecie pójść, to idźcie. Natomiast dekret ten szczególnie zajął się Izraelitami. I w swojej treści dotyka już zagadnień, które były dla nich charakterystyczne. Tutaj znowu widzimy Boga miłości. Boga, który nie ma na którego nie ma wpływu to, kim człowiek jest, jaki on jest. Bóg miłuje wszystkich ludzi i pragnie wolnością obdarować wszystkich. Tu gdybyśmy porównali treść tego dekretu z Księgi Ezdraszowej, za chwilę go zobaczymy na ekranie, to jest on podobny w swojej treści, w swoim założeniu przynajmniej, do rozmowy Abrahama
z Bogiem przed zniszczeniem Sodomy. Pamiętacie tę rozmowę? A jeśli 50? A jeśli 10? Bóg mówi, nawet dla 10 ja uratuję całe miasto. Tam nie mieszkali Izraelici. Izraelitów jeszcze nie było przecież. To są czasy Abrahama. Ale oni nie należą do tego rodu, do którego należy patriarcha. A Bóg pragnie ich ratować. Popatrzmy na sam ten dekret. Oj, znowu nam wyskoczył ten sam. W pierwszym roku panowania Cyrusa, oczywiście w Babilonie, to jest rok 537 albo 6, ale historycy skłaniają się, że jest to rok 536, aby się spełniło słowo Pana wypowiedziane przez usta Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, króla perskiego, żeby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym swoim królestwie, co następuje. Tak mówi Cyrus, król perski. Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. Skąd on o tym wie? Ellen White pisze, że Daniel tutaj miał bardzo dużą rolę do odegrania, którą odegrał. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, który jest w Judzie. A więc kto spośród was należy do jego ludu? Niech Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, który jest w Judzie. Niech buduje świątynię Panu, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. Wszystkich tych więc, którzy się zachowali w jakiejkolwiek miejscowości, gdzie byli przychodniami. Niech wesprą mieszkańców tych miejscowości srebrem, złotem, mieniem, bydłem, nie licząc daru dobrowolnego dla świątyni Bożej w Jeruzalemie. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy rodów z Judy, Beniamina, kapłani, lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię, która jest w Jeruzalemie. Koncentrując się na dekrecie Cyrusa dotyczącym dlaczego, co go motywowało i co powinno motywować Judejczyków, którzy wyjdą z Persji do Palestyny, to budowa świątyni. Myśmy mieli w 9 rozdziale taki tekst, gdzie było powiedziane, że od pewnego słowa, które miało dotyczyć zbudowania Jerozolimy, miało upłynąć tam najpierw 7 tygodni, później 40, 62, później 1 i tak dalej. To nie jest ten dekret. Myśmy wtedy mówili w 9 rozdziale. Ten dekret dotyczy odbudowy tylko świątyni, nie państwowości i nie również Jerozolimy jako stolicy. A teraz popatrzmy na sprawozdanie o sytuacji w judzkiej ziemi według pierwszej księgi Ezdrasza. Gdy już ci repatrianci wrócili, gdy już podejmują próby przywrócenia kultu religijnego, stawiają ołtarz ofiarny, składają na nim ofiary. Jeszcze nie było świątyni, tylko jak za czasów Abrahama. Równocześnie czynią przygotowania do odbudowy świątyni w Jerozolimie. I uroczyście, zgodnie z przepisami prawa, obchodzą też święto szałasów. Jest bardzo, bardzo istotny fakt, który tutaj jest wymieniony. Pierwsze święto, które obchodzą, to jest święto szałasów. Święto szałasów oznaczało nową rzeczywistość. Oznaczało po zakończeniu dnia sądnego, po tych wszystkich rozliczeniach, będziemy się cieszyć, jesteśmy przez Boga przyjęci i prowadzeni. Kilka ważnych faktów wtedy nastąpiło też. Wielka radość i entuzjazm, jak możemy tutaj przeczytać,
objawy wielkiej wdzięczności za wszystkie Boże dokonania. Nareszcie jesteśmy u siebie. Teraz mogą Boga wielbić, radować się z wypełnienia Jego obietnic, z tego, że wszystko, co było zapowiedziane przez proroków, stało się rzeczywistością. Chociaż, jak to zwykle bywa w środowisku ludzkim, w tym wierzących, nie wszyscy z nas potrafią cieszyć się z takich błogosławieństw, jakie On zsyła. I w księdze Ezdrasza czytamy w dalszym ciągu: wielu spośród kapłanów, lewitów, naczelników rodów, ludzi w podeszłym wieku, takich posiwiałych jak ja, którzy oglądali jeszcze poprzednią świątynię, głośno płakało, gdy na ich oczach zakładano tę świątynię. Wielu innych natomiast wznosiło okrzyki radości. Także lud nie odróżniał głosu radosnych okrzyków od donośnego płaczu ludu, gdyż lud wznosił głośne okrzyki, a ten głos słychać było daleko. To była działalność misyjna dla tych, którzy tam osiedli i nawet niektórzy byli wróceni przez króla asyryjskiego, żeby pomóc tym, których on tam sprowadził w uprawie roli. Tam powstał zupełnie nowy naród nawet. Przez 70 lat oni się w jakiś sposób zasymilowali. I powstaje naród samarytański. I teraz czytamy, że gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy budują świątynię Panu, Bogu Izraela, przystąpili do Zorobabela, do Jeszny i do naczelników rodów i rzekli do nich. To jest bardzo ciekawe, to orzeczenie, gdy usłyszeli wrogowie Judy i Beniamina. Czy to byli rzeczywiście wrogowie, czy w pojęciu Żydów to byli ich wrogowie, bo oni porzucili żydowską prawdziwą religię, bo oni weszli w związki małżeńskie, założyli nowy naród, a więc gdzie im do czystości Izraela? To my w Babilonie, my w Asyrii zachowaliśmy czystość. Co wyście tu zrobili? Nie wiemy i chyba nie dowiemy się do końca, jak to było naprawdę. Ale przyszli do tych naczelników izraelskich, a wtedy to był Zorobabel i Jeszua, najwyższy kapłan, te dwie osoby, bo po dekrecji Artakserksesa przyszedł jeszcze Ezdrasz, a później jeszcze Nehemiasz wzmacniał tę pracę. I zaproponowali, będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy, składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tutaj sprowadził. A więc to byli właśnie ci, jak to w czasach okupacji. Nie wiem, czy jeszcze ktoś pamięta, że do Polski, ja mieszkałem w Małopolsce, tam bardzo dużo z Węgier było takich bauerów, gospodarzy, którzy przejmowali wszystkie majątki. Oni mieli wszystko, a Polacy nie mieli nic. Pamiętam, że za pracę, którą moja mama i jeszcze inni z rodziny wypracowywali, dostawaliśmy co drugi dzień litr mleka odciągniętego. A to tylko dlatego, że mój najmłodszy brat się narodził. Bo tak byśmy nie dostali wcale. Będziemy budować razem z wami, gdyż czcimy Boga waszego tak jak i wy. Składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla asyryjskiego, który nas tu sprowadził. Ten zastrzyk, na który zgodził się król asyryjski na prośbę tych osiedleńców, że oni nie wiedzą, jak uprawiać tej ziemi. Ci, którzy przyszli i uczyli ich uprawy ziemi, z tego widzimy, że nauczyli ich też czci dla prawdziwego Boga. Nie było świątyni,
Nie mogli świątyni tego składać. Nawet ci, gdy wyszli z niewoli, oni też nie mieli świątyni. Składali na ołtarzu, który zazwyczaj wtedy budowano z kamieni. Zgodzić się na taką współpracę, czy nie? Co byśmy zrobili? Nie. Nie jesteście Izraelitami. My sami będziemy budować. Zapomnieli, że Salomon bez Hirama nie zbudowałby chyba tamtej świątyni, która była zniszczona. Wobec tego Samarytanie zaczęli budować swoją na górze Garyzim, a w Jerozolimie budowali Żydzi. Ale tubylcy wiedzieli, że duch w narodzie jest podzielony. Jedni są bardzo zadowoleni z tego. Już mamy fundamenty świątyni, już będzie świątynia, a inni mówią, co to za świątynia? Prorok Ageusz odegrał tutaj ważną rolę i zwrócił uwagę na to, że to jest ta świątynia, do której przyjdzie Pan. To jest dzień małych początków. Zorobabel otrzymuje poselstwo od Zachariasza. Nie siłą ani wojskiem to się stanie. To się stanie moim duchem. Ale wy, żebyście mieli tego ducha, który w tej świątyni będzie oddawał Bogu chwałę. Wobec tego ci tubylcy zaczynają studzić zapał. A później podkopują opinię tego narodu. Oskarżają. Także zahamowana została całkowicie budowa świątyni na kilka ładnych lat. Później Cyrus od 30 roku już nie żyje i zaczynają szukać wszędzie, gdzie taki dekret jest, bo ślady zaginęły. Ludzie potrafią zacierać ślady. A więc zwróćmy uwagę, tu się rozgrywa wielki bój. O kogo? O Boga. O Jego prawdę. O Jego lud, który chce być Mu wierny i jest Mu wierny. Jakimi sposobami to się dzieje? A może ci, którzy chcieli budować, byli prawdziwymi wrogami? I ta oferta pomocy to był podstęp. I diabeł szukał tutaj jakiegoś wejścia. Jedno jest zaskakujące, że ten duch i to nastawienie do Samarytan pozostało w narodzie izraelskim aż do czasów Chrystusa, kiedy On odchodząc powiedział, pójdziecie i do Samarii. Żydzi przechodzili na Zajordanie, na wysokości Jerycha, idąc z Judy czy nieco wyżej, na wschodnią stronę Jordanu, na północ i dopiero do Galilei i z powrotem. Już galilejskich pogan, jak ich nazywano, tolerowali, ale nie Samarię. Gdy Chrystus kiedyś ku zdziwieniu uczniów chce iść przez Samarię i wysyła tam swoich uczniów, a oni odmawiają gościny, to pamiętacie, jakie jest nastawienie Jakuba i Jana? Jakie zdziwienie jest uczniów Jezusa Chrystusa, gdy On przy studni Jakuba siedzi i rozmawia z niewiastą samarytańską. A więc albo w tamtym czasie po niewoli Izraelici nie mogliby sobie poradzić przy tej współpracy z tymi osiedleńcami, albo popełnili błąd. A w Nowym Testamencie albo Chrystus miał rację i Jego miłość do wszystkich narodów nie ustała i do dzisiaj nie ustała, albo uczniowie mieli rację. Popatrzmy na
to, co działo się w Palestynie. Daniel jest w Babilonii w dalszym ciągu. Chyba wiek mu już nie pomoże, nie sprzyja, aby wrócił. 2 lata wcześniej, bo jeżeli w 534 Daniel ma wizję, to w 536, 2 lata wcześniej, wydany jest dekret Cyrusa. Co się dzieje w wyniku tego dekretu w Palestynie? Czytaliśmy ze sprawozdania w Księdze Ezraszowej, co się działo. Nic radosnego. Druga przyczyna, która nie mogła nastrajać pozytywnie. Z niewoli wyszło jedynie około 50 tysięcy ludzi. Dlaczego tak mało? W tym już byli kapłani i lewici. Daniel jest starcem i nie może tam się udać do Palestyny. Wśród repatriantów w tej uroczej ziemi są rozgrywki wewnętrzne i wrogowie zewnętrzni również nie dają im żyć. Samarytanie powodują, odrzuceni od tej propozycji, powodują bardzo poważne problemy przy odbudowie świątyni. A więc z jednej strony radość, a z drugiej strony smutek i niepewność. I tutaj dowiadujemy się, że Daniel, który był prorokiem i już trudne nieraz proroctwa miał wyjaśnione, to dowiaduje się, że przecież był też dekret o odbudowie Jerozolimy. Ten jest o odbudowie świątyni. Gdzie jest ten drugi? Czy będzie? Czy dojdzie do tego? Perspektywa trudnych czasów przy odbudowie miasta. O tym Daniel dowiedział się w wizji w 9 rozdziale. Kwestia pojawienia się Mesjasza to też końcówka 490 dni, tych 70 tygodni. Śmierć, ponowne zniszczenie świątyni, jeszcze ta nieodbudowana, a później jak zbudują, to jeszcze będzie zniszczona? Co stanie się z narodem po 70 tygodniach, skoro odcięte, odmierzone dla tego narodu było 70 tygodni? Co dalej? Daniel nie ma chyba przyćmionego umysłu, nie obserwujemy tego w jego zapisach. To proroctwo znamy dokładnie, kiedy te wcześniejsze już zapowiedzi, które Daniel otrzymał jakieś 5-6 lat wcześniej, będą zrealizowane. Rodziło się wiele pytań. Gdy jesteś w takiej trudnej sytuacji życiowej, i spróbuj wczuć się w położenie Daniela. Co byś uczynił? Popatrzmy na Daniela, co on uczynił, zanim będziemy życzeniowo mówić, co my byśmy uczynili. Daniel właśnie wtedy dba o to, aby lepiej zrozumieć wolę Bożą. Rozmawia z Bogiem w modlitwie, ale Daniel również czyni wszystko, aby jego umysł 90-letniego, ja bym go nadal nazwał młodzieńcem, żeby funkcjonował bez zakłóceń. Sięgnijmy do tekstu. Pod
tekstem, treścią jego wielki ucisk, o czym już mówiliśmy. Czytamy, Daniel zważał na słowo, a w widzeniu dane mu było zrozumienie. Bardzo ciekawa myśl. Daniel po prostu, to przy jedynej wizji z tych wszystkich Danielowych mamy powiedziane, że Daniel nie szamotał się, Daniel otrzymał to zrozumienie. Tak jak wizja była przedstawiana. Tak ją rozumiał, nadążał za tą akcją. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Dziwimy się, gdy uwzględnimy całą sytuację, o której już mówiliśmy i te wiadomości z Palestyny, które napływają, i te wątpliwości, i nałożenie proroctwa na proroctwa, jeszcze kolejne obietnice, a te Bóg jak gdyby wypełnił, już dekret wydał Cyrus na podstawie Izajasza, a na podstawie Jeremiasza skończyło się, i to się te 70 lat, i to się zbiegło wszystko. Cudownie wszystko się układa. I nagle te wątpliwości. I co dalej? I co teraz? Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. 3 tygodnie, jak gdyby powiedzielibyśmy, takiego oczyszczenia organizmu. Czasem mówimy, że to był 3-tygodniowy post Daniela. Akurat to słowo tutaj nie występuje, post. Ale jeżeli to był to częściowy post, to nie było całkowite powstrzymanie się od napojów i od pokarmów. Od niektórych pokarmów, od niektórych napojów. I to trwa 3 tygodnie. Już wiemy, że jesteśmy w roku 534 albo trzecim, jeżeli po prostu te zależności miesięczne by tam wchodziły w grę. Już wiemy, że przez 3 tygodnie Daniel na taką kwarantannę przeszedł. O, przy okazji tutaj jest też pewne słowo, które może nie wszystkim się podoba, no ale ono jest, że Daniel w ciągu tych 3 tygodni nie jadł mięsa. Bo niektórzy mówią, że Daniel od młodości do starości był wegetarianinem. Od doświadczenia opisanego w 1 rozdziale. To nie było tak. To nie było tak. No ale to tak nawiasem tylko. Proszę? Jak skąd wiem? Stąd, że przez 3 tygodnie, mówi, nie jadłem mięsa. Czyli w pozostałym czasie, chyba że to do nas nie dociera. Ale jeżeli mówi o 3 tygodniach powstrzymania się, proszę, tak. Oczywiście, tu nie jest wcale powiedziane, że wino alkoholowe. Wino i przy Wieczerzy Pańskiej jest. Także słowo wino to jest osobny temat i można go rozważać na podstawie tekstów biblijnych. Zwróćmy uwagę, a 24 dnia pierwszego miesiąca byłem nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest Tygrysu. Czy układa nam się data? Rok 530, załóżmy ten czwarty. Pierwszy miesiąc. 24 dnia pierwszego miesiąca ma wizję. Przedtem ma tę 3-tygodniową kwarantannę. Kiedy ona się rozpoczęła? 21 do tyłu, prawda? 21 dni to jest 3 tygodnie. Czytajmy dalej, bo ta układanka jak puzzle nam teraz będzie się spotykać, schodzić. W owym czasie... Aha. I teraz popatrzmy na mapkę, gdzie to mogło być. Tu jest Babilon, gdzie ten trójkąt. Rzeka Tygrys spotyka się z Eufratem i wtedy w odległości około 150 km od Zatoki Perskiej.
Daniel jest nad Tygrysem, a więc musiał przemierzyć dosyć duży obszar, żeby tam się znaleźć. Tu jest Tygrys. Tak w czasie posuchy wygląda potężna rzeka w Mezopotamii Tygrys. Bywa, że wzbiera i zatapia wszystko. Bywa, że wysycha. Zresztą podobnie jest z Jordanem i każdą rzeką tam na wschodzie. I teraz mówi, gdy podniosłem oczy, spojrzałem, a oto był mąż ubrany w szatę lnianą. Biodra miał przepasane pasem ze złota z Ufas. To było najbardziej wyborne złoto o najwyższym karotażu. Ciało jego było podobne do topazu. Oblicze jego jaśniało jak błyskawica, oczy jego jak pochodnie płonące. Ramiona i nogi jego błyszczały jak miedź wypolerowana, a dźwięk jego głosu był potężny jak wrzawa mnóstwa wód. Kto to jest? W Nowym Testamencie, w Apokalipsie, spotykamy bardzo podobny obraz, bardzo podobną postać. Pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą, przepasanego przez pies złotym pasem. Głowa jego zaś i włosy były lśniące, jak śnieżno-biała wełna, oczy jak płomień ognisty, jego nogi podobne do mosiądzu, w piecu rozżarzonego głos, jego jakby szum wielu wód. Czy niepodobne? I w przypadku Apokalipsy wiemy, kto to jest, bo w tym pierwszym rozdziale on się nam przedstawia jako ten, który był umarły, ale ożył i żyje na wieki wieków i ma klucze grobu i śmierci. Czy Daniel ogląda również wizję naszego Zbawiciela? 6 wieków wcześniej i to bardzo podobną. Nie będziemy tutaj mówili o wartościach w symbolach tych nóg, tego mosiądzu, tego oblicza jaśniejącego, szaty lnianej, pas i tak dalej. Tylko ja, Daniel, widziałem to zjawisko, a mężowie, którzy byli ze mną, nie widzieli tego zjawiska. Jak to jest możliwe? To ziemia musiała rozjaśnić od tego wszystkiego. Ludzie, którzy są z Danielem, nie widzą nic. Czy to jest możliwe, że ktoś obok mnie może widzieć bardzo dużo, a ja nic? O, przepraszam. Nie widzieli tego zjawiska. Padł na nich strach, pouciekali, poukrywali się. I zostałem sam. I widziałem to potężne zjawisko. Lecz nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się do niepoznania. I nie miałem żadnej siły. Czy to ten opis wydarzenia przypomina nam coś z innej wizji, z innego spotkania już w Nowym Testamencie? Szaweł z Tarsu na drodze do Damaszku. Pamiętacie, co tam się działo? On widział, on słyszał, on rozumiał. Inni słyszeli tylko dźwięk, huk, jakąś jasność, ale nic poza tym. Nie wiedzieli w ogóle, o co chodzi. I stan proroka podczas wizji. W Piśmie Świętym mamy bardzo dużo opisów stanu fizycznego proroka, który spotyka się z Bogiem. I to są niektóre z nich. Nie było we mnie siły. Twarz moja zmieniła się. Nie miałem żadnej siły. Całkowite jak gdyby omdlenie. Wiersz 9. Dźwięk jego słów usłyszałem, a gdy usłyszałem dźwięk jego słów, padłem na twarz nieprzytomny i leżałem twarzą na ziemi. I w ślad za tym tekst z Apokalipsy.
Gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł: nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni. Mamy jeszcze wątpliwości, z kim Daniel się spotkał? Biblia jest bardzo konsekwentna. Lecz oto dotknęła mnie jakaś ręka. Zwróćmy uwagę. Nie mówi, że dotknął go ten, którego wizję oglądał. Ta wizja i reakcja Daniela to jest jedna rzecz, ale tutaj pojawia się w kadrze jak gdyby ktoś zupełnie inny i mówi: jakaś ręka mnie dotknęła i podniosła mnie tak, że oparłem się na kolanach i na dłoniach. I rzekł do mnie: Danielu, mężu miły, uważaj na słowa, które ja mówię do ciebie. Stań tam, gdzie stoisz, bo teraz jestem posłany do ciebie. A gdy wypowiedział do mnie te słowa, powstałem drżąc. W 9 rozdziale identyczne słowa, identyczne spotkanie. I to już nie jest Chrystus, tylko kto? Gabriel. Gabriel został nazwany przez wielu czytelników Biblii jako osobisty anioł Jezusa Chrystusa, Boga, do szczególnych poruczeń. Te najważniejsze momenty, które się dzieją albo dziać się mają, zwiastuje Gabriel. Wtedy rzekł do mnie: nie bój się, Danielu, gdyż od pierwszego dnia, gdy postanowiłeś zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane, a ja przyszedłem z powodu twoich słów. To samo było w 9 rozdziale. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo: ja przyszedłem, aby ci oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. A więc popatrzmy, jak Daniel teraz ma ten przywilej spotkać Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa. On nie był tak nazwany w Starym Testamencie, ale to jest ta postać, która przyjmuje na siebie ciężar walki w wielkim boju i daje zwycięstwo i wzmacnia samym swoim się pojawieniem. Ktoś powie: jak to wzmacnia, jak on omdlał? Ja sądzę, że każdy wierzący chętnie by omdlał, ażeby być wzmocnionym po takiej wizji, tak jak każdy, kto z Bogiem się spotyka. Lecz książę anielski, zupełnie nowy jeszcze wątek, książę anielski Królestwa Perskiego sprzeciwiał mi się przez ile? 21 dni. A spotkanie to, którego opis czytamy, ma miejsce 24 dnia pierwszego miesiąca. Czyli 21 dni trzeciego dnia tego miesiąca i 3 tygodnie Daniela pokrywają się dokładnie z tą walką Gabriela z księciem anielskim Królestwa Perskiego. Co to za książę anielski Królestwa Perskiego? Gdy chwilę jeszcze poczekamy, to nam się to ukaże znacznie wyraźniej. To jest napisane w tym tekście, tylko nieco dalej. Lecz oto Michał, jeden z pierwszych książąt anielskich, przyszedł mi na pomoc, dlatego ja zostawiłem go tam przy księciu anielskim Królestwa Perskiego. Kto to jest Michał? Jeden z pierwszych książąt anielskich, który przychodzi w sukurs tutaj w tej walce Gabrielowi i Gabriel na tyle ma do niego zaufanie i wie, że sobie poradzi, że go zostawia tam, a idzie wysłuchać modlitwę Daniela. Gdy macie Biblię otworzoną, bo do tego tekstu dojdziemy, ale dopiero za chwilę, w wierszu 23 jest powiedziane, Michał jest nazwany
wasz książę anielski. Wasz książę anielski. A więc naród Boży też ma swego księcia anielskiego. I wszystkie inne narody mają swoich książąt anielskich. Jaką funkcję, jaką rolę pełnią te istoty, bo to są istoty już. Jeżeli Gabriel, który jest po stronie Michała, walczyć musi z księciem anielskim perskim, a później będzie musiał walczyć z księciem anielskim greckim, to już wiemy, kto patronuje tym książętom. Gabrielowi patronuje Michał. Kto patronuje tamtym książętom, opiekunom tamtych narodów? Druga strona w wielkim boju. Demon. To jest zaskakujące. Nieraz by nam się wydawało, że przecież to Bóg patrzy na ludzi, co oni sobie tam zrobią, no to tak ich zakwalifikuje. Chciałeś, to masz, nie chcesz, to nie. Nie będę ci się naprzykrzał. Nie. To jest wielki bój. Wielki bój o każdego człowieka. Wielki bój o każdy naród. Bóg miłował wszystkie narody już w czasach Abrahama. Dawał 400 lat łaski dla narodów, które jeżeli nie skorzystają z tego czasu łaski i nie uchwycą się Bożej miłości, będą musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Później taki sam czas łaski otrzyma jego wybrany naród. Naród, którego księciem anielskim jest Michał. 490 lat. Czy modlitwa i to pragnienie zrozumienia i mocnego opowiedzenia się po stronie Bożej i wspomożenia sprawy Bożej tutaj nad Tygrysem, tu w Babilonie czy w Persji, może mieć jakiś wpływ na wynik walki między Gabrielem a księciem anielskim Królestwa Perskiego? Czytajcie Wielki Bój autorstwa ulubionej naszej pisarki Ellen White, której wierzymy, że była inspirowana przez Boga. Powiedziała, że miejsca, gdzie zapadają najważniejsze decyzje, uchwalane są różne prawa, ustawy, jest pełne aniołów niebiańskich i aniołów demonicznych. I walczą o umysły tych, którzy będą podejmować decyzje. Bardzo ważne. A umysły tych ludzi, one nie tylko są pod presją taką czy inną w momencie, gdy te ważne decyzje zapadają. Bóg pragnie tych ludzi przygotować już na takie sytuacje, przygotowując nas, abyśmy, gdy spotykamy się z nimi, ja już o tym kiedyś wspominałem, w szkole, na uczelniach, w zakładach pracy. Pamiętajmy, szczególnie nawet, gdy z dziećmi mamy do czynienia, pozytywny wpływ dziecka Bożego na każdą osobę będzie procentował nieraz dziesiątki lat później i ten ktoś sobie przypomni, ja znałem takie dziecko Boga. Pamiętajmy o tym, że gdy prawa różne są wydawane, to nie jest czas na propagandę i rozpisywanie się i krytykowanie. To jest czas na zajęcie postawy Daniela. Bo nieraz my chcemy to tak po prostu całkowicie ująć w nasze ręce i tak przeciągać i wiązać węzły na tej linii i przeciągać na swoją stronę. I nie wiemy, że te wszystkie
liny popękają. Ale nasza przynależność i do Boga i miłość do ludzi, ona nie pęknie. Ona się odezwie w najbardziej dogodnym momencie. To nie czas na prowadzenie kampanii. Chrześcijanie to nie politycy. A szczególnie politykierzy, bo ci mają najwięcej do powiedzenia i najmniej się na wszystkim znają. I nie wiedzą nawet, że czegoś broniąc czy coś argumentując, dostarczają argumentów przeciwko sobie. I wtedy mówimy, no kij rzeczywiście ma dwa końce. Wtedy szukamy mądrości, a nieraz dostarczamy ludziom nieprzyjaznym wobec dzieła Bożego i sprawy Bożej argumentów. Powiemy, z Nim? Jeżeli to chrześcijaństwo jest takie jak On, to dobrze, że nie chce z Nim nic wspólnego mieć. Kim jest Michał? Kim jest ten, który nazwany jest jednym z pierwszych książąt anielskich? To ciekawe określenie, prawda? To imię pojawia się kilkakrotnie w Piśmie Świętym i za chwilę będziemy próbowali się z tym zapoznać. Przyszedłem, aby ci objawić, co ma przyjść na twój lud w dniach ostatecznych, mówi Gabriel. Bo widzenie znów dotyczy dni przyszłych. Pamiętacie, kiedy pierwszy raz Gabriel mówił, że widzenia dotyczą czasu końca, czy końca czasu? W 8 rozdziale. Tam po raz pierwszy te stwierdzenia są. I mamy tutaj na ekranie ten tekst z 8 rozdziału. I to jest Gabriel, który wyjaśnia. Gdy on mówił do mnie tymi słowy, opuściłem twarz ku ziemi i za nie mówiłem. No bo co powiedzieć? Oto coś jakby ręka ludzka dotknęło moich warg. I znowu nie wiemy. To nie jest ręka ludzka. To jest coś, jakby ręka ludzka. W Apokalipsie, szczególnie Jana, którą otrzymał na wyspie Patmos, tam takich porównań będziemy mieli bardzo dużo. I nieraz mówimy, że to była ręka ludzka. Nie, to nie była ręka ludzka. To było coś podobne. Wtedy otworzyłem usta i przemówiłem. Czy znowu interweniuje ten, który taką świetlaną postawę miał? I powiedziałem do tego, który stał przede mną, Panie mój, w czasie zjawiska opadłem nie boleści, nie miałem żadnej siły. Wraca Daniel właśnie do tej wizji, którą miał, która go całkowicie wytrąciła. Jakże może taki sługa mojego Pana, jak ja, rozmawiać z takim Panem jak Ty, gdy teraz nie mam siły i nie ma we mnie tchu? Ciekawe. Gdybyśmy to dosłownie przyjęli, nie ma we mnie tchu, to jak on mówi, skoro nie ma w nim tchu? A więc widzimy, że niektóre myśli są tutaj wzięte z normalnej naszej rozmowy. Straciłem wszystko, nie mam żadnego tutaj ze swej strony potencjału, aby cokolwiek zrozumieć, cokolwiek zrobić. Wtedy ponownie dotknął mnie ktoś podobny do człowieka i posilił mnie. I rzekł, nie bój się, mężu miły, pokój ci. Bądź mężny. A gdy rozmawiałem ze mną, poczułem siłę i rzekłem, niech mówi Pan, bo mnie posiliłeś. Mężu miły, to określenie w 9 rozdziale występuje. Prawda? Jesteś bardzo przyjemny, jesteś bardzo miły, powiedział Gabriel. Bądź mężny. Najwięksi bohaterowie wiary mają swoje słabości. Jan Chrzciciel, Jozue, inni. I Bóg w takich momentach rozumie nas, rozumie cię. I mówi, słuchaj, wytrzymaj, jeszcze chwilę. Ja cię wzmocnię. Ale klucz do zwycięstwa masz ty. Ty możesz zechcieć iść za tym głosem i to uczynić albo nie. Wtedy rzekł, czy wiesz, dlaczego
Przyszedłem do Ciebie? Czy gdybyśmy otrzymali taką wizję i takie doświadczenie przeżyli, czy wiedzielibyśmy, dlaczego to się stało? Czy wiedzielibyśmy, dlaczego On mówi nam, że 21 dni walczył i przyszedł właśnie wtedy, kiedy Ty skończyłeś również i tę swoją kwarantannę? Jesteśmy po tej samej stronie, Danielu. Lecz teraz muszę wrócić, by walczyć z księciem anielskim perskim, a gdy wyruszę do boju, oto zjawi się książę anielski grecki. Czyli to nie jest walka o tak zmaganie, położyłem cię na łopatki i mamy spokój już. Nie. Moce zła będą się ciągle odradzały i dlatego moce światłości muszą być w ciągłym alercie. To jest tak jak z nami. Nieraz zdobywamy jakieś zwycięstwa nad grzechem, nad pokusami i wydaje nam się, ojej, to teraz mogę odpocząć. Nie. W wielkim boju nie ma odpoczynku. W wielkim boju jest wielki bój. I im bardziej będziesz związany z Bogiem, tym więcej bitew wygrasz. Niektóre przegrasz, bo jesteś grzeszny. Bo ludzka słabość powoduje, że tak się stanie. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Lecz nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. Znowu nam się pojawia tu Michał. Ja wtedy powiedziałem 23 wiersz, a to jest ten 21 wiersz. Oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Co to jest Księga Prawdy? Myśmy mówili o sądzie, mówiliśmy o księgach pamiątki, o księdze żywota, dobra i zła. Tu mamy nowe pojęcie. Księga Prawdy. To nie będzie wyjaśnione nigdzie w księdze proroka Daniela. Ale to, co następuje, bo anioł mówi, ja ci oznajmię, co jest napisane w Księdze Prawdy, to nastąpi w dalszym ciągu tej samej wizji. I możemy tylko się domyślać, że Księga Prawdy to jest księga rzeczywistości, które zna Bóg. I Bóg może uchylić rąbka prorokowi czy komukolwiek innemu. To nie jest księga ani życia, ani śmierci. To jest księga prawdy, którą Bóg oznajmia. I w 11 i 12 rozdziale zobaczymy tak cudowny ładunek tej prawdy, że wtedy będzie nam łatwiej zrozumieć. Ale teraz zapytajmy się i spróbujmy znaleźć odpowiedź, kim jest Michał. W wierszu 13 nazwany jest jako jeden z pierwszych książąt anielskich. W wierszu 21 jako wasz książę anielski, czyli ten, który stoi w obronie i walczy za lud izraelski, lud Boży. W wierszu 1, 12 rozdziału nazwany będzie orędownikiem synów ludu Twego, czyli ludu Daniela, czyli znowu Izraela. Zbieżna myśl jak w 21 wierszu tego rozdziału. W liście Judy dowiadujemy się, że Michał walczył z diabłem o ciało Mojżesza. Z 9 wiersz. W Apokalipsie w 12 rozdziale stoi na czele wojsk niebieskich i walczy z tymi wojskami, na których czele stoi sam demon, diabeł i szatan. A więc kto to jest? Odpowiedź, gdy zaufamy Biblii, jest oczywista. Pozostaje tylko kwestia, co znaczy jeden z pierwszych książąt waszych anielskich.
w ogóle Archanioł Michał? Przecież on jest istotą boską. Albo anioł. Pamiętacie, gdy mówiliśmy w we wprowadzeniu do 10 rozdziału o kwestiach aniołów, to był pierwszy wykład z serii Wielkiego Boju, z tych dwóch wykładów, mówiliśmy o aniołach. Co znaczy słowo anioł? Wysłaniec. To może być wysłaniec ludzki, to może być wysłaniec Boży, to może być wysłaniec demonów, to może być wysłaniec kogokolwiek. Tyle znaczy słowo anioł. Jeden z pierwszych, dlatego że nie tylko on stoi na straży ludu Bożego. Dlaczego nie jest napisane najważniejszy, jedyny w swoim rodzaju? Nie wiem. Mam taką szufladę na pytania i to pytanie chciałbym zadać Bogu, gdy się tam spotkamy w Królestwie Jego. Dlaczego tak? Ale chyba dlatego, że nawet gdy przyszedł na ten świat, to był jeden z wielu ludzi, którzy mieszkają na tej ziemi. To nie był jedyny. On stał się podobny do nas. On był potraktowany tak jak my. Dlatego w tej walce też tam nie ma tej hierarchii, kto jest większy, komu największy aplauz będzie wzniesiony. Nie, tam jest służba. I tam ta służba jest zarówno ze strony Chrystusa, jak też innych. A w ogóle imię Michał oznacza, kto jest jak Bóg. Pamiętam, gdy ostatnio prowadziłem tę serię wykładów, ktoś przyszedł do mnie później, znający język hebrajski, i mówi, to nie jest w formie pytajnej, bo tu na ekranie widziałem znak zapytania, a to nie jest w formie pytajnej. Ja mówię, a w jakiej formie to jest? Kto jest jako Bóg? Jeżeli postawię nawet kropkę, to każdy, kto zna konstrukcję zdaniową, powie, słuchaj, od kto, co, kiedy, jak zaczynają się pytania. A więc nieważne jest, czy na końcu jest pytanie, znak zapytania, czy nie. Konstrukcja jest pytaniem. Kto jest jako Bóg? Jest ktoś, kto chciał być jako Bóg i doszło do wielkiej konfrontacji. Nawet gdy szatanowi nie udało się zachować niektórych, których chciał koniecznie mieć po swojej stronie i zniszczyć ich, jak Mojżesz. A Bóg zdecydował, że go w martwych wzbudzi w wyjątkowym, indywidualnym zmartwychwstaniu. To z kim była walka szatana? Z Michałem, księciem ludu. Zrównam się z Najwyższym. A Chrystus jest tym, który jest odblaskiem chwały Ojca. Jest to Słowo, które jest Bogiem u Boga. Słowo, które stało się ciałem. Chrystus jest tym, który nie upierał się zachłannie, by pozostać równym Bogu, ale przyjął kształt ludzki, uniżył samego siebie. Jest ten, o którym prorok mówił, cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Zrównam się z Najwyższym. Widzimy różnicę? Kto jest jako Bóg? Ja, powiedział demon. Zrównam, jeżeli jeszcze nie w tym momencie, to do tego dojdzie. Te dwie istoty od początku i nadal zajmują przeciwległe stanowiska w tym wielkim boju. Już na poprzednim spotkaniu rozważaliśmy ten temat. Powstanie, historia i finał wielkiego boju. Pamiętacie tę kreskę? Będę jako Bóg na stronach północnych, zrównam się
z Najwyższym. Jaka była odpowiedź Boga? Zniżę się jako najbardziej uniżone ze stworzeń Bożych. I aż na krzyż z miłości. Jaki jest efekt tej próby wywyższenia? Diabeł, ich zło i grzech wtrącone są do jeziora ognistego. To jest wtóra śmierć. A jaki jest efekt uniżenia? Baranek, którego całe niebo wielbi, gdy po niebowstąpieniu zajmuje tron razem z Ojcem. Tron Jemu jedynie należny. Warto w takich okolicznościach zadać sobie pytanie. Czy zauważam działanie Boga w moim własnym życiu? Czy zauważam działanie szatana? Próby może tylko działania w moim życiu? Nie oszukujmy się. Dla Boga mamy zbyt wielką wartość, aby z nas zrezygnował. Szatan jest zbyt aktywny i ambitny, aby nie niszczyć tego i tych, którzy do Boga należą. Czy jestem świadomy mojego udziału w tym wielkim boju, boju o zbawienie, zbawienie moje, zbawienie moich bliskich, krewnych, znajomych, ludzi w pracy, w otoczeniu? Zbawienie tych, którzy nadal nie wiedzą o ofercie życia wiecznego z Bogiem, a także gwarancji unicestwienia szatana i jego mocy ciemności. Osobiście odczuwam potrzebę stałego kontaktu z Bogiem i wiem, że diabeł robi wszystko, by mi się to nie wiodło. A jak to jest w Twoim życiu? Ale wiem też, że Chrystus czyni wszystko, aby mógł mieszkać w moim życiu. Do nas należy tylko decyzja, nie walka z diabłem. Z diabłem może wygrać i wygrał tylko jeden. To jest Jezus Chrystus. Ty nie wygrasz z diabłem. Zapomnij o jego imionach, o wszystkim, o metodach walki z nim. Zajmijmy się metodami przyjścia do Chrystusa. A Jakub mówi, wtedy diabeł ucieknie od was. To jest jedyna walka z nim. Przyjść do Jezusa Chrystusa. Chciałbym Bogu podziękować za dzisiejszy tekst z Księgi Daniela. Dziękuję wam za waszą obecność. Zapraszam na kolejne spotkanie o 17:00 i będzie to niezwykle ważny wykład. Chcemy zrealizować takie wprowadzenie do rozumienia tych najbardziej fascynujących, chociaż wcale niełatwych treści zawartych w 11 i 12 rozdziale. Gdy to przygotowanie dziś o godzinie 17:00 będziemy mieli za sobą, zobaczycie, o ile łatwiej czyta się to, co tam jest napisane. A przygotowanie polega tylko na zrozumieniu tego, co Biblia na ten temat mówi. Niczego innego. Powstaniemy do wspólnej modlitwy, a zaraz po modlitwie odśpiewamy tę pieśń 130, którą zazwyczaj kończymy nabożeństwa. Drogi Boże i Panie nasz, chcę Ci podziękować za dzisiejsze spotkanie z Tobą i z treściami, które przez Twojego proroka zapisałeś, z treściami, które zachowałeś aż do dzisiejszych dni. Boże, dziękujemy Ci, że jest jeszcze czas łaski, że Ty działasz, że Ty pracujesz, że Ty walczysz i nikt Ciebie pokonać nie może. Dopomóż mi, Boże, abym miał dość chęci i siły i determinacji, by zawsze przedkładać ponad moje pomysły, moje tęsknoty czasem i pragnienia i pokusy to, co Ty mi radzisz.
błogosław każdego i każdą z nas. Niech Twój pokój będzie z nami. Oto w imieniu Pana Jezusa Chrystusa proszę. Amen.